Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Simon, a to jest kolejny odcinek z kariery Chelsea London. Jakby co to wybaczcie za mój głos, jakby był jakiś inny, po prostu nie jestem taki pobudzony, bo nagrywam to późnym wieczorem, jest godzina 19:15 akurat. Nowe to rzeczy, dzisiaj nas czekają mecze z Leicester City oraz Leicester, tak to chyba powinno się czytać. Dobra, nieważne. I Swansea, więc... Wystawiam sobie dwa składy, jeden już sobie stworzyłem, który zobaczycie za chwilę. No za chwilę zobaczycie. Aha, jeszcze jedna sprawa. W opisie będziecie mieli ankietę odnośnie drugiej kariery, bo będę prowadził drugą karierę, którą wy wybierzecie z moich propozycji. I jeszcze jedna mała zmiana, od dzisiaj komentuję na żywo. Więc przejdźmy do meczu z Leicester. Emenike, szansa, Emenike, polu karnym, Emenike! I broni bramka świetnie. Strzał Nigeryjczyka, jeszcze mamy rzut rożny. Salah w pole karne, Cahill! No, było blisko, ale tylko blisko, nie ma gola. Emenike, szansa, Emenike, polu karnym, Emenike! Jest bramka, premierowa bramka Nigeryjczyka w barwach londyńskiej Chelsea. Więc jeden z... ważniejszych dniu w życiu zawodowym Emanuela Emenike świetnie przeszedł, jednego z obrońców strzelił po krótkim rogu Schmeichela i 1-0 dla The Blues. Emenike przedarł się, Emenike, jest 2-0, ależ wykończenie Emanuela Emenike, no to jest świetny mecz w wykonaniu naszego napastnika. Znowu obrońcy dali się przepchnąć drużyny Leicester City. A Emanuel Emenike w takich sytuacjach się nie myli. Spójrzmy jeszcze raz. Pyk. Bardzo mocne uderzenie. Schmeichel bez szans. Salah, Mikel, Emenike, lewa noga, Emenike! I było blisko hat-tricka, ale jest niestety Nigeryjczyk. Jeszcze go nie skompletował, ale będzie miał jeszcze pewnie okazję. Simpson będzie dośrodkowywał, ucieka do końcowej linii, Simpson w pole karne i zamieszczanie i będzie bramka, oj, nie ma jednak bramki dla drużyny Leicester City, a była świetna do tego sytuacja, no niestety, oczywiście dla nich, niestety, tej bramki nie ma. No i koniec tego spotkania, wygrywamy 2-0, chociaż mogliśmy zdecydowanie wygrać wyżej, również zdarzały nam się błędy w ofensywie, zresztą też, ale w defensywie, gdzie Beniaminek PPL dostawał świetne sytuacje. Mamy wiadomość od zarządu, że życzy nam powodzenia w prowadzeniu klubu, mimo że jesteśmy tam drugi sezon, ale cicho. I teraz przed nami mecz ze Swansea, który może okazać się ciężkim spotkaniem, dlatego wystawiamy swój najmocniejszy możliwy skład. Na defensywną oczywiście Fabrega z Maticiem. Także przechodzimy do spotkania. Dyer. Szansa i brawo dla Thibaut Courtois. Obronił ten trudny strzał i od bramki zacznie Belk. Ale błąd w defensywie zdecydowany. Diego Costa. I bramka 1-0 Diego Costa. Tuż przed przerwą, bo 3 minuty, 3,5 minuty przed przerwą strzela bramka na 1-0 dla The Blues. Zasłużone prowadzenie, nie potrafiliśmy się przebić przez linię obrony. To Diego Costa postanowił strzelić za pola karnego, no i to się opłaciło. Trzeci gol w sezonie Hiszpana. Oskar, szansa na 2-0. Oskar i tym razem górą bramkarz drużyny Swansea, ale jeszcze jest rzut rożny. O, chorągiewka się tam poruszyła. Dośrodkowuje Cesc, Fabregas. Cahill obok bramki. Oskar, świetnie minął obrońców, Oskar i znowu bramkarz górą. Przeszedł świetnie trzech obrońców Brazylijczyk, ale jednak nie udało mu się pokonać bramkarza. Jeszcze jest Cesc Fabrega z rzutu rożnego, ale chyba bramkarz to złapie, tak jest. Hazard! I znowu ten bramkarz, kurczę! Muszę ze swoimi zawodnikami pogadać, żeby popracowali nad skutecznością, bo na razie to wychodzi masakrycznie. Musimy mieć strasznie dużo sytuacji, żeby cokolwiek strzelić. Filipe Luis. Zagranie do Diego Costa zza pola karnego Diego Costa i znowu ten bramkarz. No, chyba będzie ten bramkarz informem. O ile tak dalej będzie się dobrze spisywał.
Gary Cahill w powietrzu. I co je? Będzie bramka, tak jest! Strzelcem bramki Oscar. Zasłużona bramka jak najbardziej Brazylijczyka. Po tym zamieszaniu udało mu się wpakować piłkę do siatki. I The Blues prowadzą już 2 do 0. Montero, szansa dla Swansea. Montero, brawo, Thibaut Courtois. No, wybronił nas opresji belgijski goalkeeper, który wyrasta na gwiazdę naszego zespołu. Jest jeszcze dośrodkowanie. I co tam się dzieje groźnie? Williams, Dyer i brawo Thibaut Courtois. Po raz kolejny popisuje się świetną interwencją i chyba pieczętuje nam już zwycięstwo nad drużyną Swansea. Ale poczekajmy jeszcze i jeszcze raz Courtois. No i koniec tego spotkania. Wygrywamy 2 do 0 po zdecydowanej przewadze The Blues. Muszę pogadać ze swoimi zawodnikami, żeby tą skuteczność poprawili, bo mogliśmy wygrać co najmniej 10 do 0. Taka jest prawda. Więc przejdźmy do menu. I przy okazji widzieliście te stroje Swansea? Zajebiste. Może je kiedyś wykorzystam w fucie, chociaż pewnie są drogie. Okej, okay, przydałem ostatni dzień okienka transferowego. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło i cześć!